Błyskawicznie wyeliminowany leci Tepek, ale John coś uratuje, chyba tak. Melonik łapie Frygo. Frygo nie ma Megi. Ma co prawda flasha, ale ma nawet kłopoty, nie ma jak go zagrać. Zidane wstaje! Zidane się jeszcze broni, Zidane chce to wszystko przyciągnąć na piątą mapę. A to jest teamfight, który daje im kolejne argumenty. Jeszcze pogonią za minę maczkiem, strzała jest celna! Harpun ze sporymi problemami flaszuje minę Maciek. Za chwilę to może być pierwsza krew. Czy dalej ona zgarnie nagrodę? Jak na razie wymieniają się. To Blurzor będzie pierwszy. Jest first blood dla Zamolka. Harpun wyrówna rachunki, a Blurzor powinien dopełnić formalności. Ależ to było genialne wejście od Ezreala do przodu. Jest jeszcze Rybson. Harpun i Blurzor muszą szybko. Mało tego, lecą pingi na wrejty. Rybson tam już jest. Ale teraz lecą z kolei z minę maczkiem. Zawodnicy 0, teraz City 10. Bez błysku. Ma swojego flasha. Do tego błysku od Erdotę dograny. Follow up i to jest kolejna eliminacja. Tak będą próbowali gracze z Ethan. Blurzor dojeżdża. W tego uderza właśnie raz jeszcze dobre Scatter the Week od Vasco. Podzielone targety, ale finalnie skupią się raz jeszcze na minę maczkiem. Tu jest ryba z hopką, ale są też posiłki od Zidane. No właśnie, Melonik. Sam by się tak raczej nie wysunął. Trafione związanie od Harpuna. Wystawi tę eliminację. Ale czy walka z tym Ginem to dobry pomysł? To moje pytanie. Przy pozytywnym rozpatrzeniu tej sprawy dla Top Lane'a KMF, Melonik po prostu zainwestowało dosłownie miliony w ten skład. Oj, ależ tutaj będzie musi od Melonika z planeczki. No tylko, że Melonik cały czas nie ma jeszcze mega formy, dopiero teraz ta mega się pojawi. Ksajo na flance, Ksajo na flance! Aż jest od Melona dostępny, czy będzie kogoś szukał? Minę Maciek już upada, ale zobacz na pozycję od Ezreala. Natomiast Ksajo chyba przesadził, Zamulek skacze na front. Chyba też postradał zmysły. Jak na razie dwie ofiary po stronie KMF i ani jednej od 0 na City. Counter the week byłoby. Melonik na flance, mega Gnar dostępny! O, trafił jak na razie tutaj tylko w Zamulka, ale tylko Jasz, bo strzelec upada. Nagroda ogromnego bounty wpada do kieszeni Blurzora i wyśmienita walka od Vasco. Znowu wchodzi w formę mega, znowu goni praktycznie całe KMF do tyłu. Rybson jeszcze teraz postawiony w stan gotowości tą kurtyną. No ale tych obrażeń po prostu nie wytankuje, tak samo jak Ksajo. Ten za chwilę jest złapany, po prostu Erka. Ten depth charge powinien pomóc, żeby Harpun to wykończył. Po tej grze może powiedzieć, ej, grajmy tymi apeleśnikami. Problem jest taki, że tak naprawdę najlepszy zestaw KMF dostało Ezreal Leona, ten Renekton do tego apeleśnika. Nie jestem pewny, czy mogą to jeszcze powtórzyć. Zobaczmy, to może być ostatnia walka w tym pojedynku. Jeżeli Ksajo upadnie, a wszystko na to wskazuje, Blurzor pędzi za nim, on ma gardę, Ezreal niczego się nie boi. I 0 na City, panie i panowie, chyba dopnie swego. Trafiła streamerska kosa na kamień. Twardy. W tej grze jeszcze snipe od Harpuna i mamy 1-0. KDA17, MVP w pełnej krasie. W mediach tam, no właśnie, Harpun bardzo dumnie czuł się po wygranym duelu w poprzedniej serii. Tutaj Zamulek lepszy. Tu w ekspresowym tempie łapie wieżę drugiego rzędu. Rybson! O, Rybson! Udało się złapać Vasco, 1-1, ale niekoniecznie wygrać. Teraz zobaczmy. Dosyć istotny pojedynek. O, przerzucany jest Frygo w jedną, w drugą, w trzecią stronę, ale on wychodzi! Mulek nawet nie ma jak dołączyć. Teraz jeszcze Rybson, ta szywana. Piątkę mają przewagę liczebną, ale Drake'a ma KMF w tym momencie. To jest Ksajo, to będzie one shot, prawda? No właśnie! A Drake zobacz, jedną ofiarę. Trzymuje, idą dalej. O, Zamulek chyba stąd nie ucieknie, prawda? Jeszcze próbuje uciec Killer z Instynktem, ale domykany z jednej, drugiej strony. A ja wiem, jak to się kończy i chyba to jest raz jeszcze KMF Baron Incident. Chociaż może, no nie, bo Ksajo już nie ma. A Harpun po prostu strzela. KMF, czy ta desperacja była konieczna? Ale zobaczmy, teraz nie będziemy nikogo neutralizowali. Minę Maciek, świetne wejście, ale gdzie jest follow up? Że to Zidane będzie na prowadzeniu, zobacz. Zamulek raz jeszcze ma świetną pozycję. Próba wejścia, Frygo na ten upada! Frygo i ryba! Kasują strzelca! Teraz pytanie, czy uda jest się odpowiedzieć na City? To może być koniec, Peter, to może być wyrównanie w serii! Ależ obijany jest Vasco, spowalniam to Rajko, wejście od Zamulka! Udowodnij sobie, udowodnij nam, jesteśmy w stanie wygrać na Zidane! Ale teraz Rybson, on poszedł na Void Grabsy. Frygo daleko. Zerdotę, Blurzor. I Vasco szykują tutaj grupowe zagranie. Zidane po prostu chce przyjąć 5 grabsów. Ale wygląda na to, że KMF będzie chciał na to odpowiedzieć. Leci rakieta, nikogo nie trafi. Vasco forsuje klęza od Zamulka. Ten próbuje się jeszcze ostrzeliwać. Burza piorunów. Laser! O,
od Melonika niewiele zmieni w obliczu fantastycznej Erki Xayah, chociaż są posesje, są resety. Blurzor teraz jako Jinx, to nie za wysoki atak speed, jeszcze próbuje dechać Frygo, świetnie to próbuje rozbić minę Maciek. O jest! Zają flash naprzód, ale nie było wizji, ale ta legenda! To emocji. Melonik złapany. Nie ma flesza. Jedna, druga Erka, ale Melon zadaje sporo obrażeń. Ultimate Aurory wyłączony! O nie! I to była tragedia! Po zabójstwie zdjęte z klawiatury. Zamulek pogoniony jest przez Blurzora. Ten używa swojej Erki, by przeskoczyć przez Zabzapa i podbierze ciało Zamulka. No i Blurzor świetnie dominuje w lesie. Dojazd na Xayah, ten nie ma swojego flasza dostępnego i to jest właśnie to. Serw! Ale trafił tylko Erdotę. To wygląda nieźle dla Zitten, to wygląda dla nich naprawdę konkretnie, chociaż nie ma już Erdoty, pojawia się pierwszy reset. Po raz kolejny Melonik może poszukać i tym razem znajdzie tylko Frygo, ale ta eliminacja wystarczy. I chyba więcej się tutaj nie wydarzy. Frygo solowany przez Harpuna, to było świetne! Franek, co za sokole oko! No ależ idzie cały czas do przodu ten Ezreal, kolejne zabójstwo! Niekwestionowanych mistrzów Ultraligi, mistrzów Polski w punkcie meczowym! Trzeba jeszcze dopiąć do ostatnich autosów! Melonik! On się dwoi i troi, ale nie da rady! KMF 2! Swoją drogą, to tutaj nie dostaniemy czasu na ten wątek. Blurzor wejście z błyskiem! Chyba nie ma już flasha, to będzie eliminacja dla Zerote na City. Kto to zgarnie? To powinien być Vasco, ale jednak Blurzor. Konto Zitten i teraz na drugie tempo, kiedy nie ma flasha Zamulek, kiedy nie ma flasha Varus. Będzie Vi dojeżdżała, to jest Erka, to musi być eliminacja. Leć klęza, ale on zda się na nic, mamy. Xayah nie ma ucieczki z tej sytuacji. Pięknie to skoordynowane przez Zero. Ja Frygo tutaj z bumeranga próbuje spowolnić rywala. Samo robi minę Maciek z kotwicą do tyłu, chyba będzie po prostu poświęcony. Nie wiem, czy to jest dobra pozycja. Od Zeroty na City wchodzą w bombę Ziggsa. Świetna kotwica, odbije Maćka. Blurzor podrzuca swoich dwóch kompanów. Co to miało być? Jeszcze próbuje to uratować Melonik. Teraz mega, teraz jest mega! Na posterunku Frygo! Dwie osoby wbite w ścianę! Ale dalej broni się Blurzor. Nałożone staki i resety. To jest redemption arc dla Vasco! No i tyle razy był złapany na tą kotwicę. Tym razem nie do ruszenia i ta Tristana, no właśnie, do... Na obszary piątomapowe. Przewaga dla Zitten jest duża, zarówno finansowo, jak i jeżeli chodzi. Zmoczą duszę, teraz jednak Erdotę, duży błąd od niego, nie pierwszy raz tak upada. Gdzieś to już widzieliśmy ostatnio nawet, w tym samym krzaku. Złapany zostanie w tym momencie jeszcze Blurzor, wyflaszuje, ale Frygo sunuwa z harpunem, ten bez błysku. Frygo dojeżdża, Frygo dojeżdża, Frygo dojeżdża! Brakuje autosa i go musi znaleźć, nie! Skajtowany, a Melon jest w bazie! Nieuniknione! Melonik prowadzi to natarcie sam na trzech, ale to on ma przewagę! I ostatni na placu boju, Zamulek nie da rady! No, Kog'Maw cierpi. Mamy Varda, do którego może przeteleportować się Melonik. Rybson inicjuje na trzy osobowe wejście! Ale Rybson z tego nie ucieknie, natomiast Bullet Time jest wyśmienity! I uda się wykluczyć Blurzora. Jest jedyna szansa dla Zitten, teraz skok na Melonika! Rybson do przodu! Wszystko to dopina Zamulek! I być koniec! KMF! Przerzucone! Czyżby? Czyżby Zitten jeszcze miało się uratować? Wjeżdża w to wszystko! Frygo! Nexus jest goły! Nexus będzie dopiero!